Jego intwa się rozpoczęła. Dobrze przyjął start El Gazon. I on tutaj przy kanacie poprowadził, zmienia go teraz na prowadzeniu Beloren. Nieźle spisuje się Elgiana, przy kanacie przechodzi Forla. Beloren, Forla, na trzecim miejscu galopuje Elgiana. Tutaj polem poprawiają konie janowskie, Wostok oraz Amarillo. Na ostatnich miejscach są Eulogia oraz Monarcha. Przy kanacie szuka sobie miejsca El Gazon, Beloren wciąż na prowadzeniu, Beloren Forla, tam się przebija El Victorio. Konie mają do pokonania jeszcze jakieś 750 metrów. Bardzo ładnie galopuje Elgiana, która dogoniła Belorena, w ślad za nią Wostok. I bardzo dobrze także galopuje Forla. Bliżej kanatu na prostą będą wyprowadzały El Victorio. No i bardzo ładnie galopująca Złota Ola. To jest jakieś 450 metrów do celownika. Beloren prowadzi, ale on łamie raz do prawej, raz do lewej. Nieźle galopuje Złota Ola. Złota Ola, Beloren, polem Wostok. Beloren się broni mimo tego wyłamywania. Złota Ola atakuje go przy kanacie. Wostok od pola. Idzie też Monarcha, Beloren pierwszy i za chwilę celownik, Beloren Wostok w walce, Beloren Wostok, Złota Ola razem z Monarchą na piątym miejscu, Forla i pozostałe.